Witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy w Zalesiu. Idziemy właśnie w stronę jeziorka, bo chcemy skorzystać z dzisiejszej pogody od jutra, ponieważ jest weekend, ma się ona popsuć. Więc wymyśliliśmy sobie, że przyjedziemy właśnie tutaj, bo mamy stosunkowo blisko i skorzystamy z jakichś kajaczków, a w zasadzie z rowerków. Jest bardzo dużo ludzi. Co? Nic. Mów. Jest bardzo dużo ludzi, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze coś wolnego. No ale to zaraz zobaczymy, już jesteśmy blisko, więc zaraz będziemy kombinować. To widzimy się już z nad wody. Słyszycie, jak skrzypi? To Kasi kolana. Nie, nasz rowerek chyba nie jest dobrze przygotowany do podróży. Andrzeju, jak się bawisz? Ej, no jest fajnie. Ogólnie? Bardzo spoko, takie czteromiejscowe, z tyłu jakby te osoby były i było ciepełko, to mogło się poopalać. O nie, Robek! O, nie mam osy na kamerze, no weź, leć stąd! O fu, no weź, no! No. Jest skrzypiące, ale sympatycznie. W sumie ludzi jest mało, rowerków jest bardzo dużo jeszcze do wynajęcia, więc spoko, bo mamy bardzo dużo miejsca. Jeziorko w sumie też jest spore, więc myślę, że nawet gdyby wszystkie poszły w ruch, nie byłoby źle. No ale tak czy siak możemy płynąć właśnie tak na totalny jolo. O Boże, kaczki płyną do nas. No. Może to nagram. Gdzie one są? O, tu są. Przed nami, Kasia. Co, jak płyną pod nas i zatoną? Zanurkują. Dadzą sobie radę. Ale weź, nie przydzwońmy w mnie. No one płyną tu. To one są bardziej sterowne. No patrz, no wjeżdża nam pod kółka. Jaka ty piara. No weź, bo no przydzwonisz w mnie. No zobacz, zobacz. Jak no stój. No, one, no, no stój, Rzeszna. One są szybsze. O Boże, no z drogi kaczki. Wypadł z baru. Dobra, możemy płynąć. Na razie, omalki. Tam jest ich więcej. To będzie stresująca podróż. Andrzeju, skoczyło ci ciśnienie? W ogóle. A mi tak. Ja bym nie hamował. No przecież to zwierzątka, dadzą sobie radę. Mogły zanurkować w sumie w rezygnie. Nie zanurkować, tylko by odpłynęły, Kasia. Naprawdę, że tak szybko nie płyniemy. Tu masz kolejne kaczki. Jej. Kaczki, kaczki, dużo kaczków. Można druna zara odpalić, tak, żeby za nami latał, bo mamy godzinkę. To tak na dwie baterie. No, pokorzystamy. Ja w tym czasie naładuję może trochę aparat, bo i nauczysz się sterować tym. O nie, ja będę musiała. No. A po co? Przecież dron sam leta. A ty? No to się skręca tylko. No. To będziesz musiała się nauczyć. To na pewno jest prostsze. Ja umiem kajakami, to i tym dam radę. Dronem umiesz, to kajakiem też. To jest rowerek, nie kajak. Ale niech będzie. Ano. To zaraz widzimy się z góry, albo może jeszcze z dołu, jak wrócimy na ten fragment jeziorka, gdzie jest wake park. Może będzie ktoś fajny. Pływamy w wyspę. Wyspa, a jaka to wyspa? To jest ludna. Może być. Dron sobie lata, a słuchajcie, grażynki cały czas za nami płyną. One ewidentnie liczą na wałówę. No ale nic dla nich nie mamy. Pamiętajcie, że ptaszorom nie wolno dawać chleba. Jeśli już, to jakieś odpowiednie ziarenka. Nie mam pojęcia, czy mnie widać, ale zrobię szybki update. Nie była to może najmądrzejsza decyzja, bo lądowanie na takim rowerku, wiecie, no mimo, że stoimy w miejscu, to on cały czas się, no właśnie nie stoimy w miejscu w zasadzie. Nie pedałujemy, ale on się ciągle poruszał. I to było trochę stresujące wylądować tu dronem, ale się udało, Andrzeju, prawda? No, tak trochę słabo to wyszło, ale wyszło. Nie no. Grunt, że okręt nie zatonął. Wszystko fajnie, ale nie przemyślałam jednej rzeczy, mam na sobie sukienkę. I jak pedałuję, to wiecie, muszę się co chwilę poprawiać, żeby nie było widać za dużo. Ale ogólnie jest ekstra. Jest totalny chill. A to bilet Andrzeja. Przypominajka, żebyśmy wiedzieli, o której wrócić. To bilet Andrzeja, to jest nasz bilet na dzisiejszą atrakcję. No tak, no. Super, nie? Tak. Podoba ci się? Bardzo. Przyjedziemy jeszcze raz? Możemy, no. No, fajnie jest. Nie wiem, czy te kajaki tutaj, bo kiedyś byłem tutaj na kajakach i one były takie...
Kajaki są fajne. Takie średniosprawne. Ale ja bym na kajak wolała sama. Bo mnie drażni, jak płynę i ktoś nie umie płynąć. Ale to się umie. Lewa, prawa i jest gites, Kasik. Ale to ja trzeba umieć. Ja bym obczaił. Umiesz? No. Bo ja umiem. I jak raz byłam na kajaku z kimś, kto nie potrafił, to nie powiem, co mnie strzelało, nie? No bo ja coś próbuję robić i mówię tej osobie, rób to, co ja. I ona dalej nie ogarniała i to była katastrofa i kręciłyśmy bączki. To chyba na tyle to umiem. Nie. W sensie nie wspominam tego najlepiej, ale dobrze, możemy spróbować następnym razem. Nie zatonęliśmy. Tak. Drugie lądowanie było też dużo łatwiejsze. No. Jeżeli chodzi o, wiecie, ogarnięcie drona. Już nie byłem spięty, było zapas baterii, więc się dało radę. Tak. Było zdecydowanie mniej stresowo i przez to zdecydowanie łatwiej. Andrzeju, co robimy teraz? Idziemy na lody do parnikówki? Możemy. Możemy. Na lody, a potem co? Nie wiem, trzeba będzie coś wymyśleć. Tak, nie mamy planu, więc w ogóle jakieś mamy wolne piątkowe popołudnie. Tak fajnie nawet, ale niech was to nie zmyli, bo jutro już nie mamy takiego wolnego dnia. Jedziemy znowu do babci i znowu mamy zaplanowaną wizytę u księdza. Mamy nadzieję, że tym razem dojdzie do skutku. Słowo klucz, mamy zaplanowaną. Tak, będzie wszystko dobrze, na pewno. Musi. Tadam, mamy już lody. Parnikówki. Jej, tak. Jaki się... masz smak? Ja mam matcha. A ja mam kokosa i jest pycha. A pod spodem mam pistacje. Ale pistacje już jadłam, więc wiem, że będzie smaczne. A kokos super. Takie, że normalnie, słuchajcie, jeszcze jakby czuć wiórki. A może tam są wiórki? No co? Ja mam skoro je czuć, to chyba są. Powiedziałaś jakby. No dobra. Czuć wiórki. Dobre? Bardzo dobre. A moje też są dobre. Myślałem, że będą takie dziwnie takie perfumowane, a smakują tak jak matcha. No. Niam, niam. Zawsze myślisz, że są perfumowane, a przecież tu zawsze są lody takie rzemieślnicze i zawsze są dobre. Co ty masz z tym perfumowaniem, mordo? Tak, prościej. Jaki typ? A zaraz potem jedziemy na zimne doły, to obok jest tego w tym lesie. Mhm. Na wieżę widokową. To też może coś będzie fajnego. Oby. Boże, ale trzęsie, słuchajcie, Andrzej wywozi mnie gdzieś w las. Mamy drogę na miarę Dastera. Tylko, że jest utwardzona trochę, ale fajnie. Jechałem tu poprzedni raz, byłem tu motocyklem i Yamahą. Jeszcze było to po takiej fali upałów, więc ten piach był cały taki luźny. No i nie było to fajne jechać tak, bo miałem 2 km piachem, bo jechałem od drugiej strony. O Boże, ale czucha. Więc nie było to w ogóle fajne takie jechać sportowym motocyklem po takich dziurach. Ale teraz jesteśmy w idealnych warunkach. Mm-hmm. Kasia, uważaj, będzie częsło. O Boże, odjedź od tych gałęzi. Porzują nam samochód. O. I o. I przygoda. Jedziemy na wieżę widokową, a historia z wieżą widokową jest taka, że jak byłem wtedy tutaj motocyklem, to przerwałem państwo na tej wieży kopulacji, bo jak to w tym memie, facet zapinał babkę na wieży. Tak było. No i jesteśmy. Trwa tu jakaś
impreza? Czy ktoś se puścił muzykę głośno? Nie, tam jest strasznie dużo starszych osób i oni wszyscy tańczą. To nie to, że ktoś sobie tak z radyjka uskutecznia, wiesz, przypadeczkiem. To wygląda jak jakaś zaplanowana impreza. Jak tu sobie cofniesz, to w prześwicie widać, jak tam ludzie tańcują. Czyli zapędzili seniorów do lasu? Co się wydarzy, to sami sobie dopowiedzcie. Chodźmy na tą wieżę. No i jesteśmy w naszym miejscu docelowym, czyli wieży widokowej. Zaraz wiecie, jak tam jest z góry. Co nie, Kasia? Tak. Fajno? Tak. Podoba się? Tak. I tam będzie widać jeziorko? No. Ekstra. Wcześniej opowiadał, że miał przygody, kiedy przyjechał tutaj właśnie na tą wieżę po raz pierwszy. I tak się zastanawiamy, może coś takiego jest w tej wieży, bo przyjechaliśmy teraz. Jest taka lokalna wieża na turystów. Tak, i ewidentnie odbywała się tu randka, wiecie, kocyk, poduszeczki. Już butki zdjęte, same skarpetu, nie? Aż się zastanawiam, czy komuś nie przerwaliśmy. Okropnie jesteśmy, jeśli tak było. Ktoś chciał tutaj poczuć się bliżej natury. A my tak, o, wyszliśmy bezczelnie z naszym dronem. Tak. O, impreza się chyba skończyła. No. Ludzie się rozjeżdżają. Ojoj, nie nagrywam się. No takie żyćko. Idziemy do auta. Przyjechaliśmy do rodziców. Zrobimy teraz mały, ślubny update tego, jak wyglądają skrzyneczki. Andrzej, poczekajcie, może odwrócę sobie kamerę. Andrzej zaprezentuje... Ojku. To jest ta większa skrzynka. Prezentuje się tak. Finalnie, pokażesz, tata powbijał jeszcze, powkręcał w zasadzie, jak to się nazywa? Wkręty. Wkręty. Właśnie. Właśnie. Właśnie to powkręcał. Ma tam dwie warstwy tego oleju. Mhm. Ten olej potem był wytarty do sucha, więc to się nie lepi, nie? Mhm. No i są wyszlifowane te krawędzie, więc nie jest nic ostre i jest takie mocne fest, nie? Które te skrzyneczki są. Nie skrzyp. No. Fajne. Będą reusable po tym wszystkim. No, sztosowe. I jeszcze mamy mniejszą wersję. Pokażesz mniejszą wersję skrzyneczki też? Jest i mini skrzynka. Tak. Mini skrzynka jest taka. Oj, przepraszam, nie mam cię wkaczy jeszcze raz. Mini skrzynka jest taka. Tu ma jedną deskę, ale szerszą niż tamta. Mhm. Spód ma dwie. Taka. Tak, też ekstra. Bardzo ładnie to wyszło, w sensie, wiecie, to jest kawał porządnej skrzynki. No, tata się postarał, miał zajęcie. Tak, musimy mu jeszcze raz podziękować, chociaż dziękowaliśmy już parę razy. A teraz zmienię temat na chwilę. Teo to piękne auto stojące w garażu, już mówiłam. Będzie samochodem, którym pojedziemy jakby, no nie jakby, po prostu pojedziemy do ślubu. I wczoraj się zastanawiałam nad ewentualnym zamówieniem tablic rejestracyjnych. Wiecie, takie te Kasia i Andrzej, nowożeńcy czy coś tam.
Ale powiem wam, że tak się zastanawiam. Może ktoś nam podpowie w komentarzu. Czy to ma kurde sens, bo ten samochód z tyłu, z przodu jeszcze bardziej to widać, chociaż nie wiem, czy uda mi się pokazać. To jest takie auto z gatunku tych wizualnie trochę drapieżnych. I zastanawiam się, czy to nie będzie takie od czapy, jak ja tu teraz wrzucę taką słodko pierdzącą tablicę z napisem Kasia i Andrzej, czy coś tam. No. Więc helpunku, bo ja się zaczęłam zastanawiać. Andrzej mówił, żeby się w to nie bawić, prawda? No, wydaje mi się, że nie ma sensu. Tak, w sensie wiecie, jakby nie chodzi o to, że te tablice są złe, no bo to jest taki standard weselny, tylko mam wrażenie, że po prostu one mi nie będą pasowały do tego samochodu. Jakoś tak mi się to wizualnie gryzie. Więc to jest coś, co musimy przemyśleć. Jeżeli macie przestrzeń... O Boże! Jeżeli macie ochotę, to możecie się wypowiedzieć. Może coś nam to pomoże. Usłyszeć jeszcze jakieś opinie, tak wiecie. Z boku. No. No i na dziś to by było chyba wszystko. Wrócimy do domu. Będzie Netflix i co będziemy oglądać? Pewnie Domy Marzeń, bo jest nowy sezon, a to było fajnie. Tak, uwielbiam takie, wiecie. Chyba nie ma programu takiego o nieruchomościach na Netflixie, którego bym nie widziała. Serio. Mam wrażenie, że widziałam każdy jeden. Uwielbiam takie rzeczy, więc dzisiaj wracamy, chillujemy przed telewizorem. No a jutro zabieramy was znowu na wieś. Do babci, do księdza. Mamy nadzieję, że już tym razem uda nam się wszystko ogarnąć. Do zobaczenia za chwilę.